Witajcie kochani! Ostatnio polubiłam tworzenie kartek na nietypowych bazach, dlatego dziś kolejna taka praca. Przygotowałam bazę w kształcie domku oraz warstwę papieru skrapowego. Pracę rozpoczynam od zbigowania przygotowanej bazy w odpowiednim miejscu. Układam równo papier na tablicy. Zbigowanie można również wykonać przy pomocy linijki i dłutka. Z kawałka papieru, którego wykonałam daszek, za pomocą wykrojników wycinam ozdobną dziurkę. Będzie to wejście do gniazdka. Podstawowe elementy gotowe. Można rozpocząć klejenie. Mocuję tył kartki, używając kleju introligatorskiego. Na przód pracy przyklejam pięciokąt. Następnie, używając cienkiej pianki, przytwierdzam daszek domku. Pora zamocować wejście do gniazda. Docinam małe dystanse z resztek tektury. Próbuję zamocować je w taki sposób, aby później nie było ich widać. Ostatnio obiecałam, że pokażę, jak wykonuję swoje narcyzę. W tym celu wycięłam z białego materiału kilka płatków. Za pomocą nagrzewnicy i końcówki stopki modeluję kwiaty. Używam kleju silikonowego, aby złączyć dwie warstwy płatków. Aby uformować kielich narcyza, a przy okazji, by klej szybciej wysechł, ciepłą, okrągłą końcówką modeluję środek. Ostrym szpikulcem zrobiłam dziurkę przez środek kwiatka. Naszykowałam żółte pręciki i teraz przewlekam je przez otwór. Końcówkę zabezpieczam klejem silikonowym. Pora rozpocząć ozdabianie wiosennego domku. Pracę zaczynam od przytwierdzenia sizalu. Zwijam malutkie kłębki na palcach i mocuję przy pomocy kleju na gorąco w dwóch miejscach pracy. Następnie przyklejam przygotowane narcyzę. W swojej pracy wykorzystam okienkowe, wiosenne grafiki. W moim domku zamieszkały już ptaszki, które złożyły kolorowe jajka. Przyklejam również wycięte zielone listki i kolorowe kwiatuszki. Bardzo lubię tworzyć wiosenne kartki. Są one pełne koloru i od samego patrzenia budzą człowieka do życia. Na mojej pracy oczywiście nie może zabraknąć napisu. Używam jednego z najnowszych okienkowych stempli. Pora dodać kilka elementów przy górnym kwiacie. Zielone listki, trawki i napis lądują pomalutku na swoich miejscach. Aby napis wyróżniał się na reszcie pracy, montuję go na dystansach. W tym celu używam resztek po wyciętych tekturkach. Przyklejam jeszcze kilka wyciętych elementów. Jeszcze kilka kolorowych kwiatuszków i praca prawie gotowa.
Na końcu mocuję tekturowego ptaszka. Kartka gotowa! Jak Wam się podoba? Napiszcie w komentarzach, czy lubicie tworzyć kartki na nietypowych bazach? Dla mnie to bardzo fajna zabawa. Pamiętajcie zasubskrybować kanał. Do następnego. Pa, pa, pa!